Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie, moi drodzy. Dajmy dotknąć się i poprowadzić słowo życia. Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, nasza Matka. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział drugi. Wersety od 41 do 52, których jako słów Bożych z uszanowaniem wysłuchajmy. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni. Bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Oni jednak. Nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. <tryk> Moi drodzy, zastajemy Pana Jezusa w Jerozolimie jako dwunastolatka. I interesujące jest to, że Ewangelia według Świętego Łukasza, jako jeden z centralnych elementów swojej struktury, opowiadający też o drodze ucznia razem z Jezusem, ma właśnie drogę mistrza z Nazaretu, w stronę Jerozolim. Jego uczniowie towarzyszą mu w tej drodze, przypatrują się swojemu nauczycielowi, uczą się od niego. Jest to pewien etap formacji ucznia. Iść razem z Panem do Jerozolimy. I Jerozolima jawi się i jest realnie miejscem jego przejścia, paschy, celem jego ziemskiej misji, można by powiedzieć. Miejscem o którym wiedział, że ma tam dokonać swoich dni. Dlatego ciekawe jest to, że ewangelista Łukasz, który przytacza nam to wydarzenie, właśnie rozpoczyna swoją Ewangelię, czy jednym z pierwszych jej elementów jest ukazanie Jezusa w Jerozolimie. Kiedy miał 12 lat, czyli jeszcze z mniej więcej lat 20, przed momentem, kiedy tam w tym samym mieście odda życie, rodzi to pytanie: czy ja czasami, będąc w tym miejscu, w którym jestem, na tym etapie mojej drogi, wiary, mojego życia, na którym jestem, czy czuję, że to jest miejsce moje docelowe? I nie chodzi tylko. O, to, że, a, nie, to, to, może nie jest moje miejsce, może muszę innego poszukać? Może nie zdaję sobie sprawy, że to miejsce, w którym teraz jestem, jeszcze taki niedojrzały, taki jaki ja jestem, że to jest moje miejsce, że choć tu wydaje, że rozpoczyna się moja droga z Bogiem od małych rzeczy, że ona oczywiście przemieniona Jego łaską. Ale że nie musi mnie zaprowadzić nie wiadomo jak daleko. Może odkryje po latach, że to miejsce, w którym zaczynałem, że ono naprawdę jest moim ukochanym, tym, do którego Pan Bóg mnie prowadzi. Tak jak Jezus, który dokonuje pewnego początku, pewnego otwarcia o tym za chwilę w miejscu, gdzie za lat mniej więcej 20 odda swoje życie. Dokona, i wypełni swoją misję. Pozwólmy sobie pomyśleć w taki sposób i zapytać się, niekoniecznie po to, żeby uzyskać odpowiedź, ale żeby zadziwić się Bożą opatrznością, która prowadzi niekiedy w taki sposób, że człowiek może się zdziwić. Co natomiast jest jeszcze istotne, to to, że dwunastoletni Jezus. To jest pierwszy opis jego przez ewangelistę Łukasza. To przypomnijmy jeszcze, ewangelista Łukasz, swój deklarowany cel spisania Ewangelii stanowi pouczenie Teofila, a także innych, część ludzi, z których być może nie słyszała o Jezusie. Więc bardzo możliwe, że to, co teraz czytają, ten tekst, z którym my się zapoznajemy, jest ich pierwszym takim głębszym wglądem, pierwszym głębszym zapoznaniem się z osobą Jezusa. Tak jakby Pan Jezus ma okazję na nich zrobić pierwsze wrażenie. I jednym z pierwszych elementów, oczywiście jest kwestia też narodzenia, dzieciństwa Pana Jezusa, w których on jest otaczany opieką. Ale tutaj, kiedy ma lat 12, po raz pierwszy Pana Jezusa spotykamy jako kogoś, kto działa własną wolą. Wcześniej on był przedmiotem troski, opieki i utęsknienia, a tutaj on sam, dorastający, już podejmuje pewne decyzje. Czyli można by powiedzieć, spotykamy go po raz pierwszy jako świadomego. Taki pierwszy obraz działania Pana Jezusa i jaki obraz dostajemy, jaki obraz ewangelista Łukasz pokazuje tym, którzy zapoznają się z Jezusem, jaka to jest osoba. I pierwszy obraz, Jezus, który słucha i który zadaje pytania. Różne możemy mieć obrazy Boga. Ale może nie bez powodu właśnie ewangelista Łukasz pragnie nam pokazać Jezusa, przedstawiają, przedstawiając go w jakiś sposób jako z tego, który słucha i zadaje pytania. Tego, którego oczywiście mądrością później się można zadziwić. Ale myślę, że potrzeba nam bardzo przyjąć i zrozumieć to, jak bardzo uszy otwarte do słuchania ma nasz Bóg. Z drugiej strony, zachęca to, abyśmy i my Jego naśladowali, mając uszy otwarte do słuchania i Jego, i naszych bliźnich. Jaki mam obraz Boga? Czy mój Bóg Rozpoczyna spotkanie ze mną od wydawania poleceń, od oceniającego spojrzenia. Czy może pierwsze ujęcie, jaka, jakie kamera mojej wiary kieruje na właśnie na postać Jezusa, to jest obraz Jezusa i ujęcie ukazujące Jezusa słuchającego. Kolejny pierwszy element. Oczywiście wiemy, że Ewangelia Łukasza. Nie była spisana jako pierwsza Ewangelia, ale w, w porządku chronologicznym wieku Pana Jezusa y, przytacza nam y, Jego najwcześniejsze słowa. Y, Pan Jezus w wieku dwunastu lat odzywa się po raz pierwszy na kartach Ewangelii i mówi: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca? Można znowu w kontekście tego, że Łukasz umieszcza tutaj te słowa, potraktować je jako swoiste expose pana Jezusa. Jego pierwsze słowa, całe moje życie, moje pragnienie, czy, czy nie wiedzieliście, że ja powinienem, przemawia tutaj poczucie misji, że powinienem być w sprawach w tym, co należy do mojego ojca. Brak dwuznaczności. Brak podwójnego dna. Jezus całe swoje życie ukierunkowuje na ojca. I poszukiwanie Józefa i Maryi, to też Ewangelista Łukasz odnotowuje, szukali go pośród krewnych i znajomych. Nie szukali go u ojca. Szukali go pośród osób, które, pośród których mógł być. Tak jak ja może niekiedy. Pana Jezusa poszukuje no, w miejscach, w sprawach, które nie są mu obce. Ale kluczem do zrozumienia osoby Jezusa, Jego obecności, Jego działania w moim życiu jest postać Ojca, na które całe Jego istnienie jest ukierunkowane. I przemawia przez Jezusa, który mówi, że powinienem być w sprawach, w, w tym, co należy do mojego Ojca, przemawia ta sama miłość, która Później w jego życiu, powie w bardzo gorliwy sposób: Nie czyńcie z domu Ojca mego targowiska. Miłość Jezusa, który swojego Ojca umiłował przed wiekami i pragnie mnie wprowadzić we wspólnotę z Nim, nauczyć Go miłować. On wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, w miłości do swojego Ojca w ten. Ziemski sposób. Prośmy, aby ten Jezus odnaleziony w świątyni pomógł mi, pomógł nam odnajdywać coraz większą miłość do Ojca.